Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Czy to z finansów, czy z matematyki finansowej? Chciałam Wam omówić element taki jak wycena obligacji, ale zerokuponowej. Na oddzielnym filmie jest oczywiście obligacja kuponowa, kwestia znaleźć ten odpowiedni filmik. I jeżeli mamy zadanie o następującej treści, dana jest dwuletnia obligacja, co ważne, zerokuponowa o wartości nominalnej 1000 zł. Wiemy, że wymagana stopa zwrotu, czyli dochodu, wynosi 4% i mamy wyznaczyć wartość tej obligacji. I kolejne pytanie to jeszcze tylko brzmi, przy jakiej cenie rynkowej będzie się opłacało się kupić te obligacje? No i zaczynamy. Zaczynamy od tego, że musimy wypisać, co jest do policzenia. Musimy ustalić, jaka jest wartość realna, obecna, rynkowa tej obligacji. Wiemy, że na końcu, po określonym okresie, tutaj będzie w minionych 2 lat, obligacja będzie warta 1000 zł. A ile jest warta teraz? Nasz inwestor chce zarabiać 4% w skali roku, to jest jego stopa rentowności, ale okres do wykupu to 2 lata. Wartość obligacji zerokuponowej to jest po prostu ten sam wzór co w obligacji kuponowej, ale z pominięciem dyskontowania sumy wszystkich odsetek. A więc zostaje tylko bardzo prosty element, że wartość nominalną należy dyskontować stopą dochodu, jaką chcemy osiągnąć w okresie 2 lat. Czyli jeżeli 1000 zł chcę mieć za 2 lata, to dzisiaj muszę powiedzieć, że 1000 zł za 2 lata, gdzie oprocentowanie wynosi 4%, teraz jest warte 924,56 zł. A więc możemy powiedzieć, że obecnie ta obligacja jest tyle warta i opłaca się kupić po tej cenie niższej niż ta podana. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy.
Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.